Trójkąt Bermudzki to ponad wszelką wątpliwość jedna z ulubionych lokalizacji obserwowanych przez fascynatów zjawisk paranormalnych. Miejsce położone wewnątrz obszaru wytyczonego przez linie łączące Miami, Bermudy i Puerto Rico. Obrosło w niewyjaśnione naukowo historie tajemniczych zaginięć i katastrof. Teorie są różne. Podobnie jak teorie dotyczące jednego z suwalskich rond. Żartobliwie rzecz ujmując, kierowcy w tym miejscu dostają swoistej głupawki i z niewyjaśnionych powodów mkną na oślep ku zagładzie swych aut. W środowy wieczór w tajemniczą mgławicę otaczającą bluesową gitarę wpadł kierowca, który w egzotycznych Suwałkach spodziewał się raczej białego misia niż drugiego auta na ulicy. I co gorsza, mającego pierwszeństwo. Rozczarowanie sprawcy kolizji musiało być ogromne, bo gdy opadł kurz i pył, okazało się, że w 70-tysięcznych Suwałkach jest więcej samochodów niż tylko ten, którym on się przemieszczał. Policyjne i medialne kroniki odnotowują kolejne zdarzenia, choć zasady ruchu obowiązujące w tym miejscu omawiali już bardzo liczni eksperci. Wszyscy mówią jednym głosem: patrzcie na znaki. Kierowcy zatem posłusznie patrzą, może odrobinę zbyt długo i dlatego sekundę później słychać głośne. A może to gitara zwodzi swym urokiem, bo dźwiękiem raczej nie, wszak jest milcząca. Inna teoria mówi, że jest pewne grono kierowców, którzy prawo jazdy wyjęli z paczki chipsów. Są i tacy, którzy twierdzą, że dobrym sposobem na bezkolizyjny przejazd jest chwilowa, ale odwracalna utrata pamięci przez kierowcę wjeżdżającego na to arcyzawiłe skrzyżowanie. Co bardziej zdeterminowani widzą przyczynę w zbyt rzadkich wizytach policji, która posiada właściwe ekonomiczne instrumenty do kształcenia kierowców. Ostatnia hipoteza ma korzenie naukowe. Głosi, że suwalski trójkąt bermudzki to skutek kwadratury koła. Którą teorię obstawiacie?